Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Brzmi dość faszystowsko. No jak można takie głupoty opowiadać? No dla mnie to jest wstrząsające. Jest nagroda 500 000 funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Po prostu nie wiedział. Pan Janusz Korwin-Mikke to jest w ogóle oderwany od rzeczywistości. Jeżeli jakieś dziecko umrze w trakcie porodu czy tuż po porodzie, no to po prostu umrze. Chciałam zapytać, czy pan podtrzymuje, żeby pan karał kobiety lekarzy w więzieniu 10 lat i za dokonania aborcji? Powinno się to jakoś karać. Idioci, co mogę powiedzieć? Kobieta decyduje o swoim ciele. Dla mnie jest niepojęte, że można inaczej. Czy można zabić dziecko poczęte w wyniku gwałtu? Nie, no bo co to dziecko jest winne? Trzeba dziecko sprzedać. Wolny rynek jest. Dziecko kosztuje w tej chwili około 25 000 dolarów. Skąd on wie, że 25 tysięcy na rynku kosztuje dziecko? Tu się nie da tego w ogóle skomentować. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to skomentować. Generalnie jest ciężko. Będziesz pan wisiał. Co za klety. Tych ludzi trzeba rozstrzelić. Matusacy po Abieruszkie. Jesteśmy i będziemy korwinistami, a Janusz Korwin-Mikke był, jest i będzie dla nas jak ta latarnia morska. Absolutnie nie chciałbym, żeby korwiniści byli partią rządzącą i żeby Mentzen był premier. To są pachołki ruski. No niestety, to są ludzie Putina i z takimi ludźmi nie ma co rozmawiać. Nie zagłosuję na Konfederację, PiS i wszystkich tych ludzi, którzy uważają, że kobiety są za głupie, żeby mieć własne zdanie.